Pan poseł Paweł Zalewski. Przepraszam, pan poseł Marek Biernacki, Koalicja Polska. To nie było wyświetlone, panie pośle, ktoś tam namieszał. Pani marszałek, Wysoka Izbo, Lex Barbarorum. Trudno, żebyśmy głosowali za Lex Barbarorum. To jest prawo, które tworzone jest przez Sejm, które nie mieści się w żadnej normie cywilizacyjnej, nawet quasi-cywilizacyjnej, nawet mutacji. To nawet nie było w naszej historii czegoś takiego, ale mówię o historii cywilizacji, nie Polski, czegoś takiego zdarzenia. Wyobraźcie sobie państwo, kogo się wybiera. Wybiera się osoby, które będą najpierw w czynnościach sprawdzających sprawdzali, czy ktoś jest winny. A jak sprawdzą, oczywiście w swoim mniemaniu, to wtedy postanowieniem wszczyną postępowanie. I kto to postępowanie będzie prowadził? Ci sami klienci, przepraszam, panowie, których wybieramy dzisiaj, którzy mają odwagę być dzisiaj wybrani, będą w tym postępowaniu się bradali, robili śledztwo w sprawie tych osób, których sobie wybiorą. Mało tego, oni później postanowieniem zrobią rozprawę sądową de facto. Będzie normalne podczas tego postępowania rozprawa. Ci same osoby. A oni przecież mają wizję. Oni wiedzą, kto jest winny, prawda? Ta wizja jest silna, mocna. Lex Barbarorum. Nie bójcie się nazywać to naprawdę. I co na końcu? Wydają werdykt, bo to jest werdykt, postanowienie administracyjne. To jest śmierć cywilna, czy się komuś podoba, czy nie. Więcej, ci panowie mają wgląd we wszystkie dokumenty tajne, operacyjne. Więcej, mogą zarządzić przeszukania, będą przeszukiwać, będą ścigać ludzi. Wreszcie mają tą władzę, te osoby. I wiecie co państwo? Do dzisiaj nie wyjaśniliście sprawy pana L., agenta, który działał w Polsce. Nie wiadomo, na jakie straty naraził Polskę, pracując w komisji likwidacyjnej. Nigdy tego nie wyjaśniliście przed tą Izbą ani Polakom. I teraz powtarzacie tą samą historię. Dajecie wgląd w najbardziej tajne dokumenty. Dziękuję bardzo, panie pośle. Proszę bardzo.